Ona chciała pojechać do Szczawnicy. On do Żywca. Ona na liście marzeń miała Krynicę i Wisłę. On Karpacz i Szczawno-Zdrój. No i skoro nie mogliśmy dojść do porozumienia, gdzie pojedziemy w tym odcinku Fajnej Polski, stwierdziliśmy, że wybierzemy zupełnie odwrotny kierunek i pojedziemy tam, gdzie wszyscy jeżdżą latem. Sopot, tu jesteśmy. Tę Fajną Polskę rozpoczynamy z wyjątkowego miejsca z widokiem na morze. To w zasadzie jedyne takie lodowisko w kraju, z którego można ujrzeć Bałtyk. Agnieszko, jak Ci się podoba? Wspaniale. Ja mam tylko nadzieję, że uda nam się utrzymać tutaj pion, a do końca programu odpowiedni poziom. Dajemy Państwu na to naszą gwarancję. To jest Fajna Polska zimą z Sopotu. W Fajnej Polsce, skoro kurort to wszystko dla zdrowia, lodowe kąpiele i lecznicze właściwości sopockiej solanki. Łowią od pokoleń, poznamy historię ostatnich rybackich rodzin w mieście. Ja harowałam jak koń. Była wielką damą polskiego teatru, jak zapamiętaliśmy charyzmatyczną Ninę Andrycz. Wzięłam się na spacer. Muzyczną gwiazdą odcinka będzie Sarsa. Cieszę się, Agnieszka, że wybraliśmy się na spacer po Sopocie, bo dzięki temu możesz zobaczyć Krzywy Domek, a to jest w zasadzie chyba jeden z najciekawszych architektonicznie budynków na mapie tego miasta. No rzeczywiście, widziałam Krzywy Domek na pocztówkach, ale w rzeczywistości wygląda bardzo ciekawie, ale Michał jest tutaj. O, cześć Agnieszka, cześć Tomek. Cześć Michał, a co ty tu w zasadzie robisz? Bo ja ostatnio widziałem, że podróżowałeś po Afryce, po Bliskim Wschodzie. Jesteś znanym podróżnikiem w Sopocie dzisiaj? To się składa, że mieszkam w Trójmieście, a dzisiaj wybrałem się na spacer po pięknym Sopocie. Jesteś znanym podróżnikiem, ale wiele tutaj znanych osób można spotkać. Co jej przyciąga do Sopotu? W Sopocie do zobaczenia jest naprawdę bardzo dużo. Od wspaniałej Opery Leśnej, gdzie jest bardzo dużo ciekawych koncertów, festiwali różnych. Przez Mąciak, wspaniała ulica spacerowa, jedna z najsłynniejszych w naszym kraju. Z taką atrakcją ciekawą, Krzywym Domkiem, który architektonicznie wyróżnia się w skali całego naszego kraju. Oprócz tego dom zdrojowy, plaże. W Sopocie naprawdę nie można się nudzić. Sopot to, mam wrażenie, takie miasto pomiędzy Gdynią a Gdańskiem i bardziej kameralne, szczególnie zimą, szczególnie teraz. Tak, zgadza się. Bardzo często właśnie mieszkańcy Gdańska i Gdyni uciekają do Sopotu, bo jest to taki kameralny anturaż. Można sobie w spokoju pospacerować i cieszyć się tymi wspaniałymi atrakcjami Sopotu. Atrakcji jest mnóstwo, a wiadomo, że nie można być we wszystkich miejscach jednocześnie, więc my z Agnieszką możemy się rozdzielić, tylko powiedz nam, gdzie musimy iść. To Ciebie, Przemku, bym odesłał do morsów na plażę, a Ciebie, Agnieszko, do domu zdrojowego na pyszną solankę. No, cudownie. I to brzmi jak plan. Słuchajcie, bieg w kole! Ja uwielbiam, jak patrzysz, jak my się rozgrzewamy uśmiechnięci, a wy stoicie się tylko poprawiać, bo wam tak zimno. A mogli zrobić sobie po prostu gorącą herbatę, zaparzyć kawę, rozpalić ogień w kominku, położyć się na kanapie, skorzystać z ciepła domowego ogniska, pojechać nad gorący potok albo wybrać się w czasy na przykład na Karaibach, gdzie dzisiaj jest 30 stopni. A oni nie, jednak wybrali Sopot, plażę, nie straszny im mróz, a nawet dzisiaj deszcz ze śniegiem. Sopocki Klub Morsów, cześć. Cześć. No to fajnie, jest... fajnie, chłodno. Ja chyba jestem nieodpowiednio ubrany, a widzę, że wy jesteście odpowiednio rozebrani. Zdecydowanie, należy się rozebrać. Ten szalik już od razu ściągamy. Co jest morsowanie takiego, że w was jest taka energia, że macie taki zastrzyk adrenaliny, jesteście tacy uśmiechnięci i przebojowi dzisiaj tutaj na plaży? To trzeba spróbować. Ja nie potrafię tego do końca wyjaśnić, jak się przychodzi tu i się spotyka ludzi. Jest fajnie i wiemy, że będzie jeszcze fajniej, bo się wykąpiemy. Jest przyjaźń i jest ta woda i jest takie wyzwanie rzucone naturze, tak? Bo ona właśnie, tak byśmy się tak okutali i zawinęli i nie, a my właśnie wchodzimy. I się okazuje, że to jest zdrowe. Tak? Kilka minut rozgrzewki za wami, więc ja was nie zatrzymuję. Tak, proszę dołączyć do grupy. W wodzie idę się rozgrzać. A my obserwujemy. Dobra.
trzeba mieć w sobie, albo co trzeba przełamać, żeby wskoczyć do Bałtyku przyjaciółkę, teraz? Przyjaciółkę! To ona mnie namówiła! Zapraszamy! To dzięki, dzięki jestem! Przyjechałyśmy tutaj razem i zrobiłam to, bo... Taka niespodzianka! I to zrobiłam dla niej też. Czyli miały kolejne wspomnienia, bo już się znamy od 20 lat, a jeszcze tego razem nie robiłyśmy. Tak. Krótka sesja morsowania za nami, ale tam, gdzie jest zimno, bywa też zimniej, a jeżeli jest zimniej, to bywa też najzimniej. I wtedy pojawia się ona, Katarzyna Jakubowska. Nazywam się Katarzyna Jakubowska. Na co dzień pomagam mężowi w prowadzeniu firmy, projektuję meble. Jestem rekordzistką Guinnessa. Spędziłam w lodzie 3 godziny, 6 minut i 45 sekund. Czuję się bardzo dobrze. To było moje marzenie, które udało mi się zrealizować. Wyzwanie polegało na tym, że musiałam być zamknięta w szklanym jakby pojemniku, skrzyni takiej, z wytycznymi metr na metr, troszkę wyższa ode mnie o 25 cm i miałam być zasypana lodem do szyi. Głowa może wystawać, mogła mieć tylko na sobie strój kąpielowy i nic poza tym. Żeby przygotować się do tego wyzwania, ja na pewno musiałam prowadzić treningi. Nie miałam ich dużo, bo miałam tylko 3. Raz w miesiącu też wchodziłam właśnie do takiej skrzyni treningowej i tam spędzałam około godziny, półtorej godziny, no po prostu sprawdzając, jak ja się w tym zachowuję, jak mi w tym jest, jaką utrzymuję temperaturę, żeby wiedzieć, na ile później mogę sobie więcej pozwolić. Ja się czuję w tym zimnie jak wolna osoba, pomimo tego, że jestem jakby uwięziona w tym. Czy coś mi przeszkadzało? Obawy ludzi, którzy jakby mnie obserwowali, to takie było jedno moje spostrzeżenie, że miałam wrażenie, że oni się bardziej boją niż ja, choć ja się tak naprawdę nie bałam tego wyzwania, bo znam swój organizm, znam też swoje możliwości. Buskozdrój, Połczyn czy Ciechocinek mają swoje źródła solankowe. Niewiele osób wie, że także Sopot jest miejscowością uzdrowiskową, a przekonać się o tym można w budynku naprzeciwko molo, 3 piętra nad ziemią. Tutaj właśnie jest kran z sopocką solanką. Źródło świętego Wojciecha jest 800 metrów pod ziemią. A jaka jest sopocka solanka? No słona. Ale nie tak słono jak inne źródła solankowe, ponieważ nasza sopocka solanka to jest zaledwie 4,3% stężenia soli. Zuza jest doskonałym źródłem informacji, jeśli mówimy o sopockim źródle. A czym ta woda się charakteryzuje? To jest solanka bromowo-jodowa, która zawiera duże ilości potasu, magnezu i jodu. Mamy ją w wersji rozcieńczonej i nierozcieńczonej. Dla kogo dobra jest sopocka solanka? Rozcieńczona solanka dobra jest dla osób z chorobami układu pokarmowego. A ta nierozcieńczona? Ta nierozcieńczona jest dobra dla osób, które potrzebują inhalacji. Taką inhalację można sobie zrobić w domu, pobierając z grzybka tutaj sopockiego solankę i 1:10, rozwór 1:10 rozdrabiamy sobie w domu i przeprowadzamy taką inhalację 10-15 minut. To całe uzdrowisko, tutaj także można skorzystać z zabiegów, bo solanka też służy urodzie przecież. Tak, przede wszystkim solanka jest bardzo dobra nawilżająco na skórę, poprawia elastyczność skóry, także jest naprawdę przydatna, jeśli chodzi o różne zabiegi kosmetyczne i dermatologiczne oczywiście. Zuza, ile jej pijemy? Czy taki kubek wystarczy na jeden dzień, na cały tydzień, co dla kogo? Ta solanka ma takie stężenie, że wystarczy naprawdę jeden kubeczek dziennie. Jeżeli ktoś choruje na nadciśnienie bądź ma jakieś problemy zdrowotne, trzeba konsultować to z lekarzem.
A czy kulinarnie można wykorzystywać solankę? To jest taka ciekawostka, bo niektórzy wykorzystują solankę do kiszenia ogórków. Ale poza tym trzeba pamiętać, że solanka bardzo dobrze wpływa na nasze nerki i wątrobę. Bardzo oczyszczająco, także warto pić solankę. Bardzo chętnie bym tutaj jeszcze posiedziała i poobserwowała morze z tego pięknego miejsca, ale niestety muszę ruszać dalej. To skoro ruszasz dalej w drogę, to weź proszę dla Przemka troszkę naszej sopockiej solanki, aby wyruszyła dalej w Polskę. O, bardzo chętnie, dziękuję. Nazywam się Witold Tilsa, jestem rybakiem, jednym z ostatnich w Sopocie. Moja rodzina mieszka w Sopocie już od pokoleń. W tej chwili w Sopocie zostały 4 rodziny rybackie. Jak ja zacząłem pływać, było ich ponad 10. Czyli było około 14 jednostek pływających, nie? Teraz zostały 6 jednostek pływających w Sopocie, nie? Mój ojciec zaczął pływać od 60 roku życia, kiedy się urodziłem. Wciągnął go jego wujek. Ja w 84 roku zacząłem pływać, właśnie kiedy rodzice kupili nową, stali się samodzielni rybacy. No ja tutaj zostanę i będę. Syn mówi, że na razie też. Jak ja zacząłem pływać, zima zaczynała się w grudniu. Zatoka zamarzała, łódki były wykręcane. Naprawialiśmy silniki, łodzie konserwowaliśmy i dopiero na wiosnę, jak lody puszczały, wychodziliśmy w morze. Teraz zimy są bardziej łagodne, zatoka nie zamarza. Nie ma takich silnych mrozów. Żeby zatoka zamarzała, musi być co najmniej przez tydzień minus 10. No i teraz wychodzimy w morze, generalnie mówiąc, całą zimę, nie? My dużo ryby nie potrzebujemy. My, żeby egzystować, funkcjonować, to na dzień dzisiejszy nam to wystarcza, co my odławiamy, nie? Mamy 100 kilo ryby, to w zupełności to jest bardzo dobry połów. Dzień rybacki to też w zależności od pory roku. Latem wstajemy o 1 godzinie, bez wcześniej widno. Słońce wstaje, my już jesteśmy na wodzie. Wracamy 7. Ryba jest produktem takim, która się w dużej temperaturze psuje szybko, czyli też i restauratorzy, gdzie oddajemy tą latem tą rybę, chcą mieć szybko tą rybę, żeby móc ją zrobić, żeby klienci wiedzieli, że mamy tą świeżą rybę. Jeśli ktoś coś robi ciężko fizycznie, to może być zmęczony, jeśli ktoś tego nie lubi. Jeśli ktoś lubi robić, to nawet jeśli się wydaje ciężko fizycznie, nie odczuwa tego bezpośrednio tak, nie? Sprawia to jakąś satysfakcję, nie? Za każdym wypłynięciem zawsze są wyobrażenia, może coś będzie. Czasami się trafiają jakieś inne ryby, jak łosoś, nie? No to już od razu inaczej, na duchu. No. Rybołówstwo to jest takie życie. To nie da się od tego uciec, jakby zostawić. Z tyłu głowy gdzieś zawsze jest to, że jest się tym rybakiem. I nawet jak jestem gdzieś na wakacjach, poza to po tygodniu już myślę, co się tu dzieje. Czy ty sobie wyobrażasz, rok 1904, jesteś w takiej pięknej willi i stąd masz wyjście prosto do morza? Ja sobie to wyobrażam, bo ja widzę to morze teraz i bardzo bym chciała przenieść się w tamte czasy. No, Sopot jest pełen wspaniałych willi, ale spacerując wzdłuż morza właśnie promenadą, warto zatrzymać się przy jednej, w której znajduje się teraz Muzeum Sopotu. Czy tak właśnie mieszkali tutaj przedstawiciele wyższych sfer przed wojną? Myślę, że w większości przypadków tak, ale ta willa jest wyjątkowa.
Dlaczego? Dlatego, że jest zachowana prawie w 100%. Zachowano ma oryginalną stolarkę drzwiową, okienną, wszystkie podłogi i większość wyposażenia. W jaki czas my się dokładnie przenosimy? Rodzina Klaszenów mieszkała tutaj od 1904 roku do wojny właściwie. W pierwszych latach wojny wdowa po Klaszenie musiała z córką wyprowadzić się do mieszkania w Sopocie. Kiedy zapadła decyzja o utworzeniu Muzeum Sopotu, muzeum skontaktowało się z jedyną żyjącą osobą, czyli najmłodszą córką Ernsta Augusta Klaszena, Ruth Aston. Była w tym czasie już bardzo leciwą osobą. Gdy dowiedziała się, że w jej domu rodzinnym powstanie muzeum, postanowiła przekazać nam wyjątkowe fotografie ilustrujące piękne wyposażenie tego domu. Przekazała mnóstwo dokumentów rodzinnych oraz część mebli i pięknych przedmiotów rzemiosła. Korzenie rodziny Klaszenów sięgają w Holandii. Potem rodzina przeprowadziła się do Gdańska, wiele lat mieszkała w Gdańsku. Bardzo bogata rodzina, majętna. W pewnym momencie Klaszen postanowił wybudować letni dom dla swojej rodziny w Sopocie i w 1904 roku zrealizował to swoje marzenie. Też bym chciał mieć taki letni dom, ale pozostaje to w sferze marzeń na pewno. Dziś wydaje się, że ta lokalizacja jest niesamowicie ekskluzywna, ale na całe szczęście każdy z nas może tu przyjść, może zobaczyć tę willę, może wejść też do środka, bo to przecież Muzeum Sopotu. Muzeum, w którym prezentujecie w tej chwili bardzo wyjątkową wystawę. To prawda. Na parterze willi prezentujemy wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast na piętrze w tej chwili znajduje się wystawa czasowa poświęcona modzie i nosi tytuł Moda, której nie widać, czyli bielizna i dodatki do ubiorów od końca XIX wieku do lat 30 wieku XX. Czyli halki, koszulki nocne, ale również czepki, tudzież krynolina czy turniura, czyli takie fragmenty garderoby damskiej, które wyszły już z użycia, a były bardzo popularne w wieku XVIII, wieku XIX, które podkreślały kształt kobiecej figury, zmieniały ten kształt i zmieniały się również wraz ze zmieniającą się modą. A czy ktoś znany bywał w tej willi? Owszem. Nawet mieszkała tutaj pewna osoba, a tą osobą była nie kto inny, tylko wielka gwiazda polskiego kina i teatru, Nina Andrycz. Pierwszy raz, majorze, ktoś ośmielił się mówić do mnie w taki sposób. I pan jest pierwszym, któremu na to odpowiem. Że pan moją rękę odrzuca, za to pana szanuję, że pan moje serce znieważa, przebaczam to panu, ale że pan tak naprawdę myśli, w to nie uwierzę. Bo ktoś śmie w ten sposób obrazić damę, obrazić kobietę, której wystarczy jedna noc, aby go zniszczyć. Ten przecież jej sam przyznaje wielką duszę, albo też jest po prostu szaleńcem. Nina Andrycz to wielka aktorka, która znana była przede wszystkim z ról różnego typu władczyń. Zarówno grała Kleopatrę, jak i carycę Katarzynę II, ale była również autorką książek. Jak sama wspominała, nawet dużo nie chodziła po samym Sopocie, ponieważ wszyscy ją cały czas obserwowali. Kiedy przechadzała się po molo, właściwie tłumy obserwowały ją i no, była bardzo rozpoznawalną postacią. Albo na przykład, kiedy wychodzimy z teatru, a zwłaszcza z awangardowej sztuki, i nagle stajemy przed zielonym drzewem.
ostatnim już drzewem naszego miasta. Wtedy, panie generale, ujmujemy się za ręce i wołamy: życie jest piękne! Nina Andrycz w latach 1947-1968 była żoną premiera Cyrankiewicza. Jej lekarz zalecił jej pobyt nad Bałtykiem i w roku 1965 po raz pierwszy pojawiła się w Sopocie, właśnie w tej willi, jako w budynku rządowym. Od razu zakochała się w Sopocie. Plaża, która znajduje się zaraz przy budynku, była specjalnie odgrodzona od zwykłych plażowiczów, także właściwie całą willę i plażę miała dla siebie. Z budynkiem była bardzo związana, uwielbiała tutaj przebywać latem, przygotowywać się do ról. Wspominała to jako właściwie najpiękniejszy czas swojego życia. Och, jakże pięknie dziś w ogrodzie. Dzień dobry, wietrze. Widzi pan, ten wiatr jakby tylko czekał okazji, żeby tu wtargnąć. Jest go już pełno w całym pokoju. Była kobietą z naprawdę wielką klasą i przeżyła naprawdę ciekawe i burzliwe życie. To jeszcze nie wszystko. W Fajnej Polsce pokażemy Sopockie Grodzisko. To podróż do wczesnego średniowiecza. Będzie pysznie w naszej kuchni, śledź inny niż wszystkie. Znana i lubiana w zupełnie nowej odsłonie muzyczną gwiazdą odcinka będzie Sarsa. Ślepownie wierzę, nie pytam, nie sprawdza. Oraz z miłości do koni, hipodrom w Sopocie, ośrodek jeździecki z ponad stuletnią tradycją. Mam 11 lat i od 4 lat jeżdżę konno. Jestem Julia Karolek i jeżdżę konno od około 4-5 lat, mniej więcej. Są różne rodzaje konkursów i na niektórych trzeba jechać ładnie, ujeżdżeniowo, a na niektórych szybko. Tak na przykład trzeba dzisiaj jechać szybko. Moja ciocia z naprzeciwka wjechała mi koniem na ogród w ogóle i powiedziała mamie, że chce też jeździć. I od tego momentu, taka śmieszna sytuacja, to właśnie wsiadłam na kucyka. Na pewno wolę je od szkoły bardziej, ale nie no, bardzo ważne są dla mnie i chciałabym mieć jeszcze jednego konia i jeździć właśnie jakieś pięciogwiazdkowe zawody, Grand Prix w ogóle. Konie pojawiły się w tym miejscu w latach 70. XIX wieku i to miejsce tak się jeźdźcom spodobało, że zostały tu już na dłużej. Na początku miejsce to funkcjonowało jako tor wyścigów konnych i takie swoje złote czasy przeżywało w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy jakby Sopot był bardzo popularnym kurortem, a hipodrom przyciągał graczy i miłośników hazardu, ale wtedy też zaczęły się odbywać na hipodromie zawody w skokach przez przeszkody w ujeżdżeniu. No i te piękne, chlubne czasy przerwała II wojna światowa, ale konie szybko na hipodrom wróciły i właściwie od lat 50. nieustannie ośrodek tu działa, cały czas się rozbudowuje. Jest to ośrodek, w którym na co dzień mieszka 170 koni, a podczas zawodów zdarza się, że ponad 500 przyjeżdżają z całej Europy i ze świata i my zawsze się cieszymy, jesteśmy strasznie dumni, że możemy ich tu gościć. Co u ciebie dzisiaj słychać, powiedz, kochany? Zawody po południu, będziesz skakał ślicznie? Będziesz ślicznie skakał, tak? O tak,
Oj, tak. Konie właściwie mnie uzupełniają. To jest taki... Zawsze mówimy, że to jest taki balsam dla naszej duszy, że my przebywając z nimi czujemy taki niesamowity relaks, ale przede wszystkim to są nasi przyjaciele, takie stworzenia, z którymi po prostu chcemy spędzać każdy wolny czas. Nowoczesne jeździectwo i w ogóle nowoczesne bycie z koniem to jest traktowanie ich zupełnie indywidualnie, tak jak człowieka. Ja pracuję z kilkoma końmi z moją córką, i właściwie do każdego musimy mieć indywidualne podejście. Jeden jest bardziej wrażliwy, jeden jest bardziej nerwowy, jeden jest bardziej apatyczny, więc do każdego trzeba mieć odpowiednie podejście i trzeba po prostu dobrze je znać i zasłużyć sobie na tą ich miłość. Kocham konie za to, że pozwalają mi zapomnieć o problemach, i że mogę jakby no im wszystko powiedzieć i właśnie też, no też lubię jakby to robić bardzo. Konie to są dosyć płochliwe zwierzęta, no i kochane przy okazji. Jak obiecałeś, Przemek, że się zagrzejemy po tej sopockiej zimie, to nie spodziewałam się, że do takiego eleganckiego lokalu mnie zabierzesz. Wiesz, słuchaj, no, w końcu to jest city break, czyli spędzanie wolnego czasu w mieście, ale zima nas trochę zaskoczyła. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałem, że program turystyczny prowadzicie w Sopocie, tak? Prawda. Wszystko się zgadza. Ja bym propozycję dla was. Pogotujecie razem z nami? Oj, z miłą chęcią. No, z największą przyjemnością, pewnie. Dziękuję bardzo. Czas na ten element programu, który zdecydowanie należy do moich ulubionych. My z Agnieszką, skoro jesteśmy w Sopocie, to chcieliśmy zjeść coś, co faktycznie tutaj na co dzień się jada. A więc... Rybę. Na rybę, dokładnie tak. A żeby ta ryba była smaczna, no to sięgnęliśmy po doświadczenie człowieka, który od 36 lat jest kucharzem. Co dzisiaj zjemy? Aha, dzisiaj zjemy naszego śledzika bałtyckiego, tak? To jest moim zdaniem jeden z najlepszych śledzi na świecie. Sporo dodatków tu mamy, bo to nie tylko przyprawy korzenne, ale widzę, że żurawina, śliwki, tak? Mamy żurawinę suszoną, śliwki suszone, szalotka, marchewka, pietruszka, tak? Oprócz tego mamy jeszcze żurawinę świeżą. Świeżą. Która została zamarynowana w winie, w cukrze, tak? To jest świeża. Wygląda soczyście i smacznie. I jabłka. Jabłuszka, tak. Jabłuszka tutaj mamy. Sporo owoców do tego korzenu. No, zresztą kuchnia tak kaszubska bardzo dużo się opiera właśnie na owocach. Jest słodko-kwaśna, tak? Przełamujemy. Tak, jest prawda. Poza tym, ja powiem szczerze, mam dość takich śledzi, które są tak zupełnie klasyczne, czyli na przykład śledź w śmietanie z cebulą. No to już się troszeczkę przejadło, a faktycznie to może być coś oryginalnego. Mamy dwa filety, tak. I widzę, że zabiera się pan za przyprawianie. Trochę delikatnie soli. Sól. Ja bym prosił najpierw o wrzucenie. Połowę tej szalotki, tu są sztuczce, tak? Na którąś patelnię. Na patelnię, szalotka. Tak, dobrze, połowę tej szalotki. Cebulka. Musimy to delikatnie podsmażyć, żeby zmiękła. Mógłbym prosić o podanie? Oczywiście, dziękuję bardzo. Mąka. I tak jak kurczatka, państwo, tak? Kurczatka, tak. Ona ma taką taka drobna. Gradację, taką chrupka będzie bardziej, tak? Ja tylko z jednej strony otaczam, tak? Czyli od środka. Tak, od środka. Nie chcę, żeby... Państwo zobaczyć. Żeby... Tak. Tak, o, i teraz co z nimi? Teraz włączamy? Tak, włączamy patelnię. Pyk! I zaczynamy smażyć. Czyli dorzuciliśmy jeszcze żurawinę, dorzuciliśmy jabłuszko. Tak, śliwka suszona, tak. I suszona śliwka. Tak. Ale jak to pachnie. No. Mm,
Niech chwilę to się poprawi nam, żeby ten aromat wyszedł od tych, tych ziół, tak, od cynamonu. Jak długo to ma się gotować? Około 15 minut, tak, żeby trochę ten sos się zredukował, żeby był gęsiejszy. Przyprawy też przeszły tym smakiem, tak, całkowicie, żeby w jednym miejscu nie było tak, w drugim tak. Nie? 15 minut, ale ja obiecuję, że my to zrobimy ekspresowo. Panie Sławku, sosik chyba już gotowy, tak, pachnie pięknie, paruje. To co teraz? Teraz będziemy układać na talerzu, tak? Czyli finalizujemy. Tak, składamy gotowe danie, będziemy powolutku składać. Tak? Czy ja coś mam jeszcze podgrzać? Tak, na pewno sos z maślanki bym poprosił, tak? Postawienie to ja się zajmuję sosem z maślanki, tak, a Przemek tutaj panu pomoże. Ja się zajmę patrzeniem i wąchaniem. To spróbujesz może? No ja z największą przyjemnością oczywiście. Czekałem na to cały dzisiejszy dzień. Doświadczaj, a ja spróbuję po tobie. Wszystko tu wygląda przepysznie na tym talerzu. Teraz jest ten niezręczny moment, kiedy prowadzący próbuje i musi to zrobić w odpowiedni sposób. Rewelacja, Agnieszka, zobacz. To jest właśnie przeciwieństwo nudnego śledzia, czyli to jest coś innego. Przepyszne. Próbuj. Dobra, próbuję. Oczywiście nie odmówię sobie tej przyjemności. Ja śledziki też bardzo lubię, te klasyczne również. No, ale trochę żurawiny, trochę zielonego, trochę pióre. Delikatny, wyrazisty i szalenie smaczny. Przemku, czy w średniowieczu jadano śledzie? I tu cię zdziwię, bo podobno pierwsze śledzie na stołach w Sopocie pojawiły się już 1000 lat temu. A skoro cofnęliśmy się aż tak w czasie, no to świetnie się składa, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Jesteśmy we wczesnośredniowiecznym grodzisku w Sopocie. To może wczujemy się trochę bardziej w klimat? Wybieramy topory? Ja myślę, że jednak bezpieczniej byłoby zajrzeć do tutejszej garderoby. Jak chcesz. Przebrani? Gotowi. Zwiedzanie, czas, start. Witajcie, kochani, witajcie. Zapraszam tutaj, ogrzejcie się na chwilkę, siądźcie przy ognisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w Sopockim Grodzie. Słuchajcie, jest to takie miejsce, w którym odtwarzamy okres sprzed 1000 lat. Można tutaj zobaczyć całą masę różnych rzeczy, których dzisiaj już nie jesteśmy w stanie zobaczyć na co dzień. I sugerowałbym, żebyście zaczęli od naszego kowala. Mówiłeś, żeby wczuć się w klimat? To się wczujmy. Zapraszam. Kowalu, a co tu się wyrabia? A tu się wyrabia właśnie nożyk. Tylko muszę najpierw nagrzać ten materiał do około 800 stopni tym tutaj miechem dwukomorowym. To chwilkę zawsze zajmuje. To jest kawał ciężkiej pracy. Co trzeba zrobić, żeby taki nożyk faktycznie tam powstał? Najlepiej to znaleźć kawał dobrego materiału. Kowal często i gęsto przekłuwał też znaleziony materiał. Na przykład taka podkowa. Dlaczego się mówi, że jest na szczęście? To jest kawał dobrego materiału. Kiedy ktoś znalazł taki materiał, czym prędzej biegł do kowala, żeby go przekuć, chociażby na jakiś nożyk. A dobry kowal w porządnym grodzisku to był skarb. O, jak najbardziej. No, chociażby, żeby wykuć coś, z czym sobie pokroimy jedzonko, ewentualnie jakieś narzędzia do pracy w polu, takich jak sierp. Kowal był jednak bardzo potrzebny, dlatego też był ceniony.
Iskry lecą, ogień się pali, my już rozgrzani. Można powiedzieć chyba, że w zasadzie tutaj się toczy takie codzienne życie. Jak najbardziej, codzienne życie się toczy, tak właśnie jak tutaj palące się ognisko, które zresztą chyba zaraz będę musiał już zacząć przekuwać materiał. To my nie chcemy przeszkadzać, oczywiście mamy sporo do zwiedzenia, a kowala zostawiamy w świętym spokoju. I idziemy dalej. Zapraszam do zwiedzania. Przechadzając się po grodzisku, trafiliśmy na prawdziwego łowcę. I do jakiej epoki tym razem się przenosimy? Przenosimy się do epoki lodowcowej, do paleolitu. O, idealnie. Najstarsze dzieje ludzkości. Sceneria akurat właściwa dla epoki lodowcowej. Także zwiedzający mogą się razem ze mną przenieść do epoki lodowcowej. Surowa, śnieżna sceneria. A czym zajmował się ten łowca skór? Jak sama nazwa wskazuje, łowcy, byli łowcy zbieracze, polowali na zwierzęta, zbierali rośliny jadalne, nie zajmowali się jeszcze hodowlą ani uprawą roślin. Czy mieszkali właśnie w takich szałasach? Mogli mieszkać w podobnych szałasach, w namiotach, w zależności od okresu epoki lodowcowej i miejsca, w którym żyli. To my troszeczkę tak, jak przyjeżdżamy do takich miejsc, to mylnie na nie patrzymy, bo patrzymy na ten Sopot dzisiejszy, kiedy myślimy o historii, to cofamy się ewentualnie do czasów sprzed wojny, ewentualnie końca XIX wieku, a okazuje się, że czasem warto sięgnąć trochę głębiej. Nawet znacznie głębiej, bo na przykład najstarsze znalezisko na terenie Sopotu, niestety niezachowane, datuje się na schyłek epoki lodowcowej. Jest to niewielki grocik strzały należący kiedyś do łowcy reniferów. Oj, prawdziwy klimat epoki lodowcowej pan nam tutaj na koniec tej wycieczki przygotował. Ja mam wrażenie, że w ogóle ta rozpiętość epok, które możemy poznać w sopockim grodzisku, jest naprawdę imponująca, ale ja troszeczkę, Agnieszka, już zmarzłem. Ja wiem, też. No właśnie, więc mam propozycję. Chodźmy teraz na spotkanie z muzyczną gwiazdą tego odcinka Fajnej Polski, czyli z Sarsą. Jutro znowu goni świec, latać wolna. Sił mam, krzyczę to ja, kiedy miga świat w twoich oczach. Naucz mnie od nowa. Jej wyrazistość i oryginalny głos momentalnie przyciągnęły uwagę, przebyła długą muzyczną drogę. Jej debiutancki solowy singiel Naucz mnie. Naucz mnie od nowa. Ma już ponad 60 milionów odtworzeń i to tylko na jednej platformie streamingowej. Słuchacze ją pokochali, Sarsa swoimi kolejnymi utworami wdzierała się na radiowe listy przebojów. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Dziś Sarsa pokazuje nową siebie, prawdziwą, Martę Markiewicz. Od dawnej mnie przez tamten rok odpadło trochę warstw. Przetarłam parę nowych tras, a szlak nie zawsze był handlowy, czasem szłam pod wiatr. Paradoksalnie mimo flaut czuję wiatr w żaglach, jak debiutantka, co swą muzę pierwszy raz zagra. Znów ekscytacja jako support, w brzuchu gram marsza. Patrzę na siebie dawno trochę jak z Marsa. Więc niepotrzebna ci już Sarsa, tak? Odkąd puściłaś w świat swój almanach, w piwnicach masz nagrody, które kiedyś tam zdobył okropny awatar. Nie mogę się z tobą zgodzić i to nie pierwszy raz. Jesteśmy częścią całości, jak i nijak. Gdziekolwiek stawiam swe kroki, ty idziesz za mną tam i mimo kilku wad wiem, że dałaś mi wiele. Będziesz tam, gdy stwierdzę wreszcie, że się dokopałam do siebie. Trójmiasto takie właśnie jest. Nieoczywiste, nieszablonowe, oryginalne, takie jak gwiazda dzisiejszego odcinka. Marta Markiewicz, Sarsa, która nas wszystkich zaskoczyła alternatywnymi brzmieniami w nowej płycie. Jestem Marta, tak ją zatytułowałaś. To jaka jest Marta? Jaka jest Marta? Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo piękna zapowiedź, dziękuję. Wiesz, no faktycznie ten nowy album Jestem Marta odróżnia się od pozostałych tym, że chyba Marta została więcej dopuszczona do głosu. I mniej się chowam za metaforami. Sarsa, czyli mój awatar, tak sobie nazwałam to swoje sceniczne alter ego. No i ona po prostu została stworzona na potrzeby Marty, czyli to była tarcza, to jest tarcza przed światem, przed ewentualnymi zagrożeniami, przed tym, co ktoś powie na mój temat. Czyli jest trochę tak, że ty się odsłoniłaś teraz? Tak, że na pewno. Ta tarcza zniknęła i widzimy ciebie prawdziwą? Odsłoniłam się i wiesz też, co mogę powiedzieć, co się zmieniło, to mniej staram się gonić za tymi marzeniami. Sarsa
I tak mi się kojarzy ten mój pierwszy rozdział kariery, że po prostu to był wyścig i gonitwa za sukcesami, za tymi ambicjami moimi, często chorobliwymi. A Marta bardziej stara się przyciągać, czyli tak na miękko brać trochę to życie i starać, i właśnie co się udało przyciągnąć, dwie fajne współprace, bo Wymarzona z Piotrem Roguckim w singlu JPRDL czy ze Zdechłym Osą. To tylko odwrócony nurt kłamstw, to tylko odwrócony nurt kłamstw, to tylko odwrócony nurt kłamstw. Starsa zdjęła rogi, ale i pokazała rogi, mam wrażenie, bo rzeczywiście przekaz jest dość mocny. Ty chcesz pokazać siebie, a niekoniecznie to, na czym zależy w przemyśle muzycznym, czyli na sprzedawaniu po prostu kolejnych utworów. No tak, wiesz, mówiąc wprost, jakby ta monetyzacja nie stoi u mnie na pierwszym miejscu, bo gdyby tak było, to nigdy bym się nie otworzyła na jakąkolwiek zmianę i nie wychodziłabym ze swojej strefy komfortu. Ale fajnie jest zejść z tego szczytu i zacząć od początku, dla tego doświadczenia, wiesz, dla chyba rozwoju osobistego przede wszystkim. No i chyba trzeba szczerze też powiedzieć, że Marta chciałaby kiedyś być docenioną po prostu, nie? Bo ta dziewczyna dużo zrobiła, żeby być w tym miejscu, stanąć tutaj z wami, móc o sobie powiedzieć i chyba gdzieś tam te moje takie niedowartościowanie trochę ze szkoły wyniesione, ja o tym zresztą śpiewam w epilogu, że ze szkoły i z tego systemu edukacji naszego wciąż współczesnego wyniosłam jedynie wstyd za to, że jestem jaka jestem i chyba w końcu chciałabym zostać pochwalona za to, jaka jestem. Chodzę gdzie popadnie, chcę do siebie dojść. Aktualnie utożsamiam się bardzo z Zuch Dziewczyną. Z tego względu, jesteś Zuch Dziewczyna. Że wiesz, to jest takie trochę przyznanie się też do tego, że właśnie słuchajcie, ja nie zawsze jestem na siłach, nie? Ja nie zawsze. I to jest takie ludzkie, a jednakże w tej naszej branży wszyscy artyści nakładamy tę maskę, wychodząc chociażby na scenę, przykrywając jakieś takie swoje słabości, będąc na siłach. Cieszę się bardzo na te koncerty, które zresztą już w kwietniu i serdecznie zapraszam, bo trzeci, czwarty dzień kwietnia Opole Wrocław, a potem w Warszawie widzimy się 6 dnia kwietnia w klubie Niebo, więc może będzie wam też po drodze. No i wtedy Zuch Dziewczyna na żywo, będą goście, będzie właśnie Piotr Rogucki, będzie Daria ze Śląska, która zresztą współtworzyła Zuch Dziewczynę ze mną. Odbiegłam od tematu Trójmiasta. Nie, w Trójmieście też zagramy. Wiecie, Trójmiasto jest fajnym, bezpiecznym dystansem, nie? Do Warszawy. I Sopot też jest tą zdrową odległością od tego zgiełku, który mamy w centrum dowodzenia, czyli w Warszawie. I to jest mój sposób na szukanie balansu. To jest mój sposób na trzymanie pokus z dala. Tak naszą wycieczkę po Sopocie kończymy na prawie na końcu najdłuższego drewnianego molo w Europie. Wyposażeni we wspaniałe wspomnienia z tego pięknego miasta oraz oczywiście sopocką solankę, ruszamy dalej na podbój fajnej Polski. Dokąd tym razem was zabierzemy? Przekonacie się. Śledźcie nas, Fajna Polska. Do zobaczenia. Do zobaczenia.